Ważne są tylko te z nich, których jeszcze nie znam. Czy to prawda? Czy to dla mnie prawda? Czy to jest totalny bullshit? To co? A, suby, subskrybujcie, dzięki, ostatnio dosyć dużo ich przebyło, a teraz to czołóweczka i lecimy z tematem. Bang! No to cześć! Witam Cię człowieku na kanale Wujasa Porady, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz o wszechświecie, jakim cudem się tutaj znalazłeś, więc co? Dobra, dzisiaj moja bajera będzie o tym, co było na początku przed czołóweczką, czyli od uciekania, a w sumie nie wiem, czy to będzie uciekanie. Dobra, no chciałem się z Wami co powiedzieć, no bo jest taka, nie wiem, no tam zen, jak to mówię, żyj tu i teraz, kurczę, no tylko pytanie, co to jest tu i teraz? No bo jeśli, załóżmy, hipotetycznie, weźmiemy sobie taką linię czasu, czyli teraz, te słowa, które ja mówię, one są w teraz, moje myśli o wczoraj, no to jest wczoraj i moje myśli o jutro są, no właśnie, czym są? Co jest prawdą? Czy prawdą jest to, co ja dzisiaj myślę w tym momencie? Czy prawdą jest to, co ja kiedyś myślałem? Czy prawdą będzie to, co kiedyś się wydarzy? Kiedyś miałem coś takiego, że żyj tu i teraz, bo tylko tu możesz coś zrobić. Dzisiaj po pierwsze to już nie mam, jestem otwarty na wszystkie jakieś ideologie. Uważam, że każdy człowiek ma jakieś tam swoją czasoprzestrzeń, jak co sobie radzić. No, dzisiaj nie chcę Wam mówić, ej, jeśli się dzisiaj Ci nie podoba, kiedyś tak mówiłem, to bardzo często ludzie uciekają, to właśnie ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Kurwa, no, ich nigdy nie poznamy. Kurde, zresztą te następne dni, ja Ci uważam, że w tym teraz jest zawarte wszystko. Czyli co to znaczy dla mnie dzisiaj? Jak ja to dzisiaj widzę? Że tak jak ja się dzisiaj czuję ze sobą w tym momencie, to tak samo definiuję swoją przeszłość, ale też tak samo definiuję swoją przyszłość. Czyli tak naprawdę przeszłość, teraz i przyszłość zawarte jest w tym momencie. Tak dzisiaj to widzę. Czy można zmieniać przeszłość? Pewnie, że można, bo jeśli kiedyś swoje życie uważałem za totalnie do dupy, a że nie radziłem sobie, że mój ojciec, który chlał i napierdalał matkę, to była kiepska sprawa, że ja, który otworzyłem taką samą rodzinę swoją pierwotną, czyli ze swoją córką i ze swoją partnerką, że to było wszystko do dupy. I to miałem umocowane w przeszłości. Czy ja mogłem to zmienić? No oczywiście, że mogłem to zmienić. Jak to mogłem zmienić? Mogłem to zmienić, bo dzisiaj wiem, że te wszystkie elementy, które wydarzały się w moim życiu, musiały się po prostu wydarzyć. I tyle. Czyli dzisiaj jestem w stanie zmieniać światopogląd na tamtą rzeczywistość. Czy jestem w stanie robić to do przeszłości? Uważam, że też, no bo jeśli dzisiaj, w moim dzisiaj będę żył bez lęków, to cokolwiek się jutro wydarzy, to będzie okej, czyli ja nie będę się bał, że o kurde, umrę, czy tam się zarażę, już nie będę mówił czym, bo mi zaraz zablokują film, niestety blokują, to okazuje się, że jutro będę miał fajny dzień. Kiedy załatwiam przeszłość i przyszłość? Tylko w tym momencie. Zresztą te tylko momenty to tylko istnieją i to jest całość. Dzisiaj dla mnie to jest całość, czyli przeszłość, przyszłość, tak jeszcze raz powtórzę, i teraźniejszość jest całością, bo to jest całość mnie i całą mój przegląd. Czyli dzisiaj uważam, że nie warto z mojej perspektywy źle oceniać siebie z przeszłości, bo tak robiłem kiedyś, żeby się zmotywować do lepszego dzisiaj, ale jeśli kurwa cały czas jeśli cały czas, mówię źle o swoich fundamentach, no to jak może funkcjonować mój dom z dzisiaj? Nawet dom z przyszłości, jeśli go pomaluję, wstawię nowe okna, jeśli będzie miał złe fundamenty, czyli tak określenie tego, to i tak się rozsypie za jakimś czasie. Czyli reasumując, podsumowując, bądźcie dla siebie dobrzy. Teraz to będzie rzutowało na przeszłość i na przyszłość. Tak dzisiaj to widzę. Ja dzisiaj nie mam narracji, żeby mówić o sobie źle, żeby to spowodowało, że będę dobrze żył.
ząk, dla mnie ząk. A jak dla was, nie wiem. To jest mój kanał, więc dzielę się swoimi myślami i przekonaniami. Jeszcze raz dziękuję, że tutaj jesteś. I dzięki za pomoc w rozwoju tego kanału. Trzymajcie się, buziaki.